Polska Wodorowa jest to program, dzięki któremu powstał Parlamentarny Zespół Polska Wodorowa, który założyłem i jest w trakcie powstawania, kreowania Stowarzyszenie Polski Wodór. Idea jest taka, żeby wykorzystać potencjał wodorowy naszego kraju. Jesteśmy jednym z największych producentów wodoru w Europie i znaczącym producentem wodoru w świecie. Wodór zasila samochody, autobusy, ciężarówki, pociągi. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał przemysłu polskiego. Oczywiście wodór z węgla także, ze względu na to, że z gazu koksowniczego wytwarzamy wodór, z metanu wytwarzamy wodór, w procesach chemicznych grupy azoty wytwarzamy wodór, w procesach petrochemicznych, rafineryjnych też wytwarzamy wodór. Polska jest bardzo znaczącym graczem na rynku wodorowym. No i oto cała sprawa się rozgrywa, żeby wesprzeć stabilność energetyczną poprzez odgałęzienie wodorowe na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wodór jest zeroemisyjnym paliwem, najczystszym możliwie znanym paliwem w świecie. Kluczowe firmy motoryzacyjne rozpoczęły wyścig o dominację w produkcji pojazdów napędzanych wodorem i tutaj idzie sprawa o to, żeby zbudować jak najszybciej punkty tankowania wodoru, żeby uruchomić możliwość poruszania się pojazdami wodorowymi. Tutaj znaczącą rolę odgrywają koszty przejazdu samochodu wodorowego. Wynoszą w okolicach 100 zł za 600 km przebiegu. Mniej więcej takie jest przełożenie.